Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z lekkim opóźnieniem, ale ze mną jest mój gość, Waldemar Trelka, starosta radomski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie starosto, w Pionkach znów będziemy mieli produkcję prochu. Cieszę się Pan? Cieszę się i to jest informacja wybuchowa, wystrzałowa i to jest dobra informacja, dlatego że Pionki to od samego początku miejsce, gdzie właśnie proch, gdzie amunicja, gdzie te wszystkie... Tajemne, tajemnicze, ale jakże potrzebne y, produkty muszą być, po to, żeby polska armia była samodzielna, po to, żeby proch był y, dostarczany i wyprodukowywany w Polsce. A jak to wpłynie na samo miasto? No, przede wszystkim jest to pewien impuls y, także rozwojowy, bo przecież nie ukrywajmy, chodzi tutaj o miejsca pracy, chodzi o inwestycje. I myślę, że wszyscy pionkowszczanie, którzy y, pamiętają te tradycje, dobre tradycje sprzed wielu, wielu lat, ja już nie sięgam do czasów przedwojny, ale nawet tych powojennych, y, mogą patrzeć w przyszłość y, z optymizmem, bo y, te dziesiątki, a nawet setki milionów złotych, które są zapowiadane, jeśli chodzi o inwestycje, y, uruchamia wyobraźnię. Mm -hmm. y, to przy przy w w takim razie budżet powiatu na 2020 rok. Jaki on będzie? Wydatki. Planujemy na 168,5 miliona złotych, dochody blisko 160 milionów. Ta różnica, czyli deficyt będzie oczywiście pokryty z planowanego kredytu, jeśli zajdzie taka potrzeba, dlatego że zawsze ten budżet projektowany, planowany, uchwalany na początku roku jest mniejszy od tego wykonanego, bo w trakcie oczywiście dochodzą różne środki zewnętrzne, różne pieniądze, które przyjmujemy na konkretne zadania. Tak się działo w tym roku. Wiele milionów złotych y, przyjęliśmy po to, żeby realizować chociażby y, inwestycje drogowe i takie plany mamy, jeśli chodzi o 20 rok. No i jakie to będą te główne inwestycje? Mm. No będziemy z pewnością kontynuowali zadania związane z funduszem dróg samorządowych, jeśli chodzi o ten nabór kwietniowy złożyliśmy, czyli na trzy zadania dostaliśmy trzy razy po 80%, jeśli chodzi o te zadania w gminie Jedlińsk, w gminie Jastrzębia, w gminie. Czyli to GUS. nie będzie tak, że tylko od pieniądze na drogi trafią tam, gdzie rządzą politycy związani z prawem i sprawiedliwością nie, 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 i samorządowcy. nie, nie, nie naprawdę nie. Było tak do tej pory. Jeśli Pan o to pyta, to hmm. warto to sprawdzić. Nie, żebym się żalił, ale fakty są takie, że ponad 35 milionów złotych w 2019 roku poszło do jednej gminy, do gminy Zakrzew na projekt multimodalny. Ten rozwój zrównoważony to jest bardzo ważny instrument i bardzo ważny argument dla mnie osobiście, ale dla całej mojej. Formacji, tak to mogę powiedzieć, aby dbać o te 13 gmin. Oczywiście zapraszam zawsze do współfinansowania Wójtów Burmistrzów, i to niewątpliwie jest mój sukces. Sukces y, tego roku, że udało się obok tych 80% środków zewnętrznych zaprosić do współfinansowania Wójtów Burmistrzów w 35%, jeśli chodzi o te 20%, czyli mamy inwestycje za, sto, za 10 milionów, 8 milionów daje fundusz dróg samorządowych y, zostaje 20%, czyli 2. 65% po stronie powiatu, 35% po stronie gminy. Mówię o tym dlatego, że y, wielu wójtów w sposób transparentny, jednoznaczny miało informację o tym, że oto jeśli chcecie, żebyśmy u Was realizowali takie inwestycje, to ja zapraszam do, do współfinansowania. To się udało i to jest też y, pewien y, optymistyczny argument na to, żeby planować budżet na 2020 rok i kolejne lata y -y -y. inwestycje. A jak y -y. ze szpitalem w Pionkach? Czy będzie budowane od podstaw i... I drugie pytanie, z czego będzie finansowane, bo tam sytuacja finansowa jeszcze wchodziła w. Grę. No pieniądze to jest coś, co jest początkiem i końcem jednak tego typu zamierzeń. Ale oczywiście jesteśmy już po pierwszym przetargu. Nieskutecznym przyznaję to, dlatego że oferta e, najniższa była ponad 4 miliony wyższa od kosztorysu. Już nie mówię o tej najwyższej ofercie, gdzie to już było można powiedzieć poza skalą. Dlatego e, już w tej chwili pani dyrektor ma zielone światło, aby ogłaszać kolejny przetarg na inwestycje pierwszego etapu e, tego e, szpitala. Przypomnę na ulicy 15 stycznia myślę, że grubo ponad 30 milionów ta inwestycja w trzech etapach będzie kosztowała. I tutaj nie ukrywam, liczę na środki zewnętrzne, czy to z Funduszu Szpitali y, Powiatowych, tak go nazwijmy roboczo, bo przecież premier zapowiadał i myślę, że ten fundusz wreszcie stanie się y, rzeczywistością Fundusz Wsparcia dla Szpitali Powiatowych, ale również ten wątek, o którym pan wspomniał na początku naszej rozmowy, to znaczy y, specyfika tego miejsca, tego szpitala, bo przypomnijmy, to miasto i ten szpital w latach 30. był budowany pod potrzeby y, zbrojeniówki. I szpital jest takim naturalnym miejscem zabezpieczającym różnego rodzaju potencjalne możliwe do przewidzenia wypadki, które mogą się zadziać, oby nigdy się nie wydarzyły w tym zakładzie pracy. Lub też powiedzmy sobie szczerze, w sytuacji kryzysu, wojny, no to będzie pierwszy cel. No, trudno udawać, że tak nie będzie, i z tego również punktu widzenia, obecność szpitala na miejscu, czyli w pionkach, ma kolosalne znaczenie. Liczę tutaj, nie ukrywam, na wsparcie firmy MESCO w tym zakresie, bo to jest pewna kompatybilna propozycja dla mieszkańców. Praca, ale i pewnego rodzaju opieka zdrowotna. Wierzę, że ten ambitny plan się powiedzie. Rozumiem, że firma MESCO może dorzucić się do wyposażenia, może dorzucić się do organizacji szpitala, ale nie do jego utrzymania bieżącego, tak. bo za to tak. odpowiada NFZ. Czy ten kontrakt będzie dobry czy wystarczy to po pierwsze a po drugie to czy nie będzie problemu fizycznie z lekarzami w radomiu w tej chwili mamy z tym bardzo duże problemy mamy potężne problemy rzeczywiście znamy średnią wieku lekarza w Polsce nie chciałbym nikomu wymawiać wieku ale to pokazuje jak wiele lat było Zmarnowane z punktu widzenia trwałego na rybku czy dostępu do zawodu. I to niestety dotyka również radą, dotyka pionki. I to niewątpliwie będzie wyzwanie, jeśli chodzi o pozyskanie dobrych lekarzy, którzy chcą związać się z pionkami na przyszłość, mają dobre specjalizacje. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie i o NFZ, tak naprawdę, który jest. Monopolistą, bo przecież to NFZ dyktuje takie, a nie inne warunki i tak naprawdę nie ma konkurencji, więc on narzuca i on określa yy, rzeczywiste funkcjonowanie szpitala. My yy, w obu szpitalach, bo przypomnę, mamy szpital w Pionkach i w Iłży, w obu szpitalach za 2019 rok będziemy mam, będziemy mieli stratę niewielką co prawda, jeśli chodzi o Jurze, to tam powinno być na plusie z punktu widzenia wyniku. Ekonomicznego z punktu widzenia pionek. Tam będzie jednak strata, którą co roku zresztą samorząd pokrywa i takie mamy plany, ale zgadzam się, wycena świadczeń zdrowotnych płacona dla szpitali powiatowych jest zbyt niska po to, aby nie mówię inwestować, ale żeby pokryć koszty funkcjonowania i koszty pracy. Chciałem jeszcze dopytać o trasę S12, bo o niej bardzo wiele się mówi. No i niestety najczęściej tylko mówi. Pojawił się wreszcie preferowany wariant, ale trochę inny od tego, który państwu się podoba. To nie jest kwestia podobania, to jest kwestia interesów i bym powiedział, być albo nie być konkretnych gmin. W tym wypadku gminy Kowala, gminy Skaryszew również. Oczywiście przy tego typu wątkach lepiej się rozmawia, gdy ma się przed sobą mapę, tak? ale mówiąc najogólniej z punktu widzenia sześciu samorządów plus Dwóch powiatów powiatu radomskiego i zwoleńskiego optymalnym rozwiązaniem jest, aby ta trasa S12 była maksymalnie na południe od Radomia. To by oznaczało dla nas, dla mieszkańców powiatu radomskiego i tych gmin, które przypomnę, a Pan do tego nawiązał, podpisały porozumienie może inaczej, podpisały stanowisko, jedno wspólnie brzmiące stanowisko, które jest kompatybilne, jeśli chodzi o interesy, zarówno tych interesy, i potrzeby tych mieszkańców i włodarzy tych konkretnych gmin, ale również przedstawiciel Generalnej, Las, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych również się pozytywnie odniósł do tego faktu, więc chcielibyśmy, aby ten wariant najbardziej południowy od Radomia był realizowany. To z punktu widzenia tych gmin oznacza, że praktycznie nie ma wyburzeń, a w związku z tym nie ma przecinania gminy na pół, tak jak to miałoby miejsce na przykład w gminie Kowala, gdzie jeśli planowanie takie lat 15-20, Miało sens, bo ta budowa była rzadka, nie było takiej infrastruktury. Dzisiaj jest to absolutnie dewastacja gminy. Mamy przykład w Wiedlińsku, gdzie ta droga na Warszawę miała być czymś ożywczym, ozdrowieńczym otóż nic podobnego, nie dała żadnego impulsu. Mkną samochody do przodu, a gmina jest podzielona. Nie chciałbym, aby taka sytuacja powtórzyła się w gminie Kowala, czy w gminie Skaryszew, czy w pozostałych gminach, o których już wspominałem. Natomiast oczywiście to generalnie. Generalna dyrekcja ma pieniądze i jest inwestorem, preferuje pewne rozwiązania. Ja myślę, że z punktu widzenia właśnie tych faktów, o których mówiłem, plus oczywiście kwestie społeczne, historyczne, pewnej perspektywy rozwoju. Bo pamiętajmy, miasto Radom to duże miasto, ale miasto, które niestety traci, jeśli chodzi o demografię. Powiat Radomski to bardzo duży powiat, plus powiat Zwoleński to jest równoważna kwota, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, ale Hektary, tak to mówiąc mm -hmm. nieładnie, czyli, czyli powierzchnia jest dużo, dużo większa niż miasta Radomia, i z tego punktu widzenia warto, aby tutaj była symbioza, aby tutaj nie było tego, który zyskuje na stracie innego. Tu nie ma konfliktu, jest duża szansa zarówno dla miasta Radomia, jak i dla regionu, pod warunkiem, że te wszystkie uwarunkowania będą uwzględnione w projektowaniu, w wyborze samej nitki ostatecznej i w realizacji. I tutaj musimy postawić kropkę. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Starosta Radomski, Władema Trelka z Prawa i Sprawiedliwości był moim Państwa gościem. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.